Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i jego mieszkańców w czasie trwania epidemii. W tym roku nie możemy spotkać się na żywo z księdzem, za to jak najbardziej możemy zaprosić do domu Chrystusa. Otrzymaliśmy od naszych księży instrukcję właśnie modlitwy o błogosławieństwo dla domu i mieszkańców. Otrzymaliśmy świeczkę, taką naszą parafialną, i instrukcję, co zrobić, żeby właśnie Chrystusa wspólnie zaprosić do naszego stołu. Liturgię domową rozpoczynamy przygotowując stół z białą serwetą, krzyż, świeca i woda święcona. Wodę święconą również otrzymaliśmy z parafii i przygotowaliśmy tutaj. Zaśpiewajmy na początek kolędę. Jaką kolędę zaśpiewamy? Przyjeżeli do Betlejem pasterze, grając skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Oddawali swe ukłony w pokorze Tobie serca ochotnego, o Boże. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Nadszedł szczególny czas, gdy gromadzimy się przy kolędowym stole, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla nas w rozpoczynającym się nowym roku. W łączności z całą naszą wspólnotą parafialną, zwłaszcza z kapłanami, prosimy Pana o szczególne łaski, tak bardzo potrzebne dla każdego z nas i naszych najbliższych. Ignasiu, możesz zapalić teraz świecę, mówiąc światło Chrystusa, gdy zapalasz. Światło Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Teraz wysłuchajmy fragmentu Słowa Bożego. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką i jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swej ojczyzny. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Prośmy Boga o błogosławieństwo dla naszej rodziny. Módlmy się za wszystkich wierzących, za papieża Franciszka, biskupów oraz kapłanów naszej parafii, by niestrudzenie głosili orędzie o zbawieniu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą rodzinę, aby w Panu Bogu pokładała nadzieję i doświadczała Jego obecności i pomocy przez wszystkie dni nowego roku. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie dla nas, naszej bliższej, dalszej rodziny, aby Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i chorób. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o ustanie pandemii oraz siłę i moc dla wszystkich, którzy włączają się w ratowanie ludzkiego życia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z naszej rodziny, aby dobry Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za sąsiadów, znajomych i bliskich, aby Pan Bóg im błogosławił i wspierał w czynieniu dobra na co dzień. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w naszych osobistych intencjach, niech każdy w chwili ciszy odda swoją intencję. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni w miłości skierujmy do Boga Ojca modlitwę, której nas nauczył Jego Syn.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, nasz dom, aby trwały w nim zdrowie, czystość i dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań, aby zawsze składano Ci dziękczynienie. Prosimy Cię, Panie, nawiedź nasz dom i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Niech nas błogosławi i strzeże miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Teraz zaśpiewamy drugą kolędę. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli, znaleźli dzieciątko w żłobie z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Drodzy parafianie, zachęcamy do spotkania przy stole i do przedłużenia radości z nadejścia na nowonarodzonego Chrystusa. Z Bogiem!